Cześć, Dializiaki. Ze względu na to, że aktualnie sytuacja z zagrożeniem powodziowym bądź powodzią, która już nastąpiła, warto powiedzieć o kilku ważnych sprawach. Ja sama tego tekstu nie redagowałam, tylko udostępniłam go na moich profilach, a ktoś wrzucił chyba Iwonka na naszą grupę dla osób dializowanych, na grupę wsparcia, o kilku takich ważnych zasadach, których trzeba przestrzegać w sytuacji, jaka właśnie ma miejsce. Ja myślę, że to jest bardzo podobna, ale nie taka sama sytuacja jak do tego, kiedy mieliśmy pandemię koronawirusa, ten sam początek. I wtedy był problem z dostępnością do dializ dla wszystkich. No, różne cudawianki się działy. Dlatego pamiętajcie, żeby teraz mniej więcej te zasady wdrożyć, czyli starać się bardziej utrzymywać reżim płynów, czyli pić naprawdę minimalne ilości, żeby się nie przewodnić, bo jeść też małe ilości potasu, mało sodu, żeby nam się pić nie chciało, żeby woda się nie zatrzymywała w organizmie. Ci, którzy jeszcze mogą, brać furosemid, który w jakiś sposób pomoże im się pozbyć, to bierzcie ten furosemid jak najbardziej. Zaopatrzcie się przede wszystkim w swoje stałe leki. To ja teraz mówię od siebie, ale jeszcze Wam wrzucę pod spodem, pod wideo, dokładny tekst tego, co zamieściła Dawita Polska. Trzeba mieć zawsze w domu jakieś ratunkowe rzeczy i taka nietypowa rzecz, jaką dializiak każdy powinien mieć w domu w sytuacji awaryjnej, to jest albo kalcium rezonium, nie kalcium karbonat, wapno, o którym zawsze mówię, tylko kalcium rezonium, ale wiem, że jest to bardzo trudne w tej chwili, żeby to gdziekolwiek dostać. Nie wiem, czy w ogóle przywrócili opcję, że prywatnie można sobie to kupić na receptę. Nie było tego. W każdym razie, jeżeli to macie w domu, to bardzo dobrze. Jest to jakaś rzecz, która może Wam przynieść ratunek w momencie, kiedy poczujecie, że potas jest za wysoki, ale też jest takie coś jak syrop na przeczyszczenie. Lactulus. Teraz proszę mnie poprawcie w komentarzu, jeżeli źle powiedziałam, ale jak powiecie w aptece, że syrop na przeczyszczenie, ok. I jeszcze jedno, jak czujecie, że potas jest wysoki, zaczyna Wam drętwieć ręka, noga, twarz czy coś, szybko dzwońcie do stacji dializ. Oni, nawet jeśli w tym momencie nie jest Wam możliwe udzielenie tego zabiegu, zrealizowanie go ze względu właśnie na powódź, bo to chwilę potrwa, zanim ogarną, które stacje działają, które nie. Różnie może być. My musimy być przygotowani na to, a właściwie Wy, bo ja wątpię, że u nas będzie ten problem w moim miejscu położenia, gdzie ja się znajduję, ale jeżeli u Was coś takiego ma miejsce, czy jest zagrożenie, a spora część kraju ma ten problem w tej chwili, co za tym idzie, także i Wy lub Wasi bliscy, to musicie być przygotowani na to, że może nie być tak, że dializa odbędzie się zgodnie z planem. Może być przesunięcie w czasie, możecie być przewożeni gdzie indziej. Nie wiem, jakie stacje dializ wprowadzą zalecenia, w jaki sposób opieka zdrowotna poradzi sobie z tym problemem. Mam nadzieję, że będzie ok i że wszyscy będziecie bezpieczni. Pamiętajcie, że taki syrop można sobie zażywać. No ja biorę dwie miarki. I po co ten syrop? Po to, że potas wydalany jest z organizmu, jak ktoś ma zdrowe nerki, no to z moczem, ale również z kałem i w momencie, kiedy my nie mamy już tego moczu albo te nerki u nas już nie pracują, to możemy sobie poradzić troszkę chociaż w ten sposób. To często ratuje. Jest jeszcze jedna rzecz, która pomaga w zbiciu troszeczkę potasu, jest to glukoza, coś bardzo słodkiego. Ja nie do końca wiem, jak to stosować, jakby nie stosowałam tego nigdy na sobie, ale Gosia, która jest naszą bardzo prężnie działającą moderatorką, dobrze wiecie, która, ta, co ostatnio dostała bana i czekamy, aż do nas wróci,
poleciła, żeby to tak właśnie zrobić, jak potas jest zbyt wysoki, bo w jakiś sposób glukoza wypycha potas z tkanek? Poprawcie mnie, jeżeli źle mówię, bo już jestem zakręcona. Tak, także ograniczenia sodu, ja sobie tutaj zerknę. Zabezpieczyć przyjmowane leki, ograniczenie płynu, ograniczenia sodu, ograniczenie potasu. No i zwracamy uwagę na objawy. Musimy wyłapać, czy nie przesadziliśmy z czymś, czy to nie jest przewodnienie, czy to nie jest przepotasowanie, bo jeśli chodzi o moczniki, to chyba tak szybko nie zdołacie się doprowadzić do kwasicy moczowej. To wtedy trzeba trochę ograniczyć spożycie białka i mięsa, żeby ten mocznik nie był jakiś mega, mega wysoki. To jest bardzo ważne. Zwracamy uwagę na objawy takie jak narastający obrzęk, duszność, bóle głowy, zmiany w czynności serca, czyli kontrolujemy nasze tętno. I w przypadku wystąpienia jakichś anomalii, czyli że czujecie się zupełnie inaczej niż zwykle i podejrzewacie, że na przykład macie zbyt niskie tętno, więc no, to na pewno będzie za wysoki potas, dzwonicie do stacji dializ i tam mam nadzieję, że wszyscy otrzymacie pomoc. Powinno tak być i uparcie wierzę, że tak będzie, żeby się po prostu kontaktować z tymi lekarzami. Oni na pewno już myślą, co zrobić w tym przypadku. To nie są ludzie z przypadku. Dwa razy to samo słowo, przepraszam. To nie są ludzie tacy, wiecie, z łapanki. To są lekarze nefrolodzy, bądź lekarze rodzinni, no ale jeśli pracują na stacji dializ, będą wiedzieli, co robić i jak im podacie objawy, będą wiedzieli mniej więcej, w jakim jesteście stanie i co zadecydować. Mam nadzieję, że to Wam w jakiś sposób pomoże. Ja cały ten tekst wrzucę jeszcze tutaj w opisie filmu. Natomiast mam dla Was jeszcze jedną wiadomość od Iwonki. Iwonka pisze tak. Jeżeli są osoby dializowane z terenów objętych powodzią, to wolontariusze z grupy, która się nazywa Pomoc w Szpitalu, zadeklarowali pomoc w zdobyciu leków dla tych osób, które mają problem z wykupieniem ich z powodu zalanych aptek. To też jest dość istotna rzecz. Jeżeli chcecie uzyskać taką pomoc lub myślicie, że znacie kogoś, kto jej potrzebuje, no to dajcie znać i tu też pod spodem wrzucę Wam kontakt do Iwonki. Na moim fanpage'u Dializa to nie wyrok, wszędzie znajdziecie za chwilę ten plakat, na którym jest po prostu napisane pomoc w szpitalu dla pacjentów i na dole w stópce macie kontakt do tych osób, które się tym zajmują. Okej, dobra. Myślę, że na ten temat to już ten filmik zakończę. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni, że wasi bliscy są bezpieczni, że to jak najszybciej się skończy i nie będzie to dla was uciążliwe w kwestii dializ. Bo sami wiecie, jak bardzo ważne jest to, żeby nie przerywać leczenia nerkozastępczego i żeby dializy się odbywały regularnie, żebyśmy nie pomijali ich. Ale różnie bywa i są pewne sposoby, dzięki którym możemy się troszeczkę przeczołgać z pominięciem jednej dializy, czy jakoś tak inaczej. No mówię, możecie być skierowani do innych ośrodków. Nie wiem, w jaki sposób to zostanie rozwiązane. Ale na pewno, jeżeli się dowiem czegoś, dotrą do mnie jakieś informacje, wszystko będę Wam na bieżąco wrzucać na moich socjalach. Jeżeli cenicie sobie treści, jakie dla Was przygotowuję, możecie zostać moim patronem na Patronite. Możecie też mi pomóc zwyczajnie subskrybując ten kanał, będzie mi bardzo miło. No i zapraszam do naszej grupy na Facebooku, Grupa Wsparcia dla Osób Dializowanych i Ich Rodzin. Pozdrawiam Was, trzymajcie się tam sucho.